Panie marszałku, Wysoki Sejmie, to oczywiście skandal, że przy nowelizacji budżetu na prawie 80 mld zł nie ma ministra finansów. Ponieważ posłowie PiS ciągle zdają się nie rozumieć, skąd te dodatkowe pieniądze w budżecie, to ja państwu powiem. Otóż, drodzy rodacy, te 78 mld zł to dla PiS-u dodatkowe dochody w budżecie. Dla nas to są wasze pieniądze, które rząd PiS-u wyjął z waszej kieszeni. I teraz, jeśli już zabraliście ludziom te prawie 80 mld zł w podatku inflacyjnym, bo one są efektem drożyzny, która zjada emerytury i wynagrodzenia i kilku sztuczek księgowych ministra finansów, to przeznaczcie je chociaż na to, co jest najważniejsze, czyli na ochronę zdrowia, a nie na wymyśloną przez Błaszczaka i Kamińskiego wojnę, bo powtórzę za profesorem Rosatim, wojny nie ma na wschodniej granicy, wojna jest w szpitalach i na SOR-ach i tam rząd PiS-u tę wojnę przegrywa, a właściwie przegrywają pacjenci, którzy umierają i to jest wasza wina, tak jak odpowiadacie za tych, którzy umierają na granicy, dziękuję ale przede serdecznie. Wszystkim za tych, którzy umierają na SOR-ach. Dziękuję.